gramy sobie razem w kooperacji. Everyone. Spróbujmy zaprosić wszystkich. Czy jest w grze Passat? Nie ma Passata niestety żadnego. Niestety, nie wiem. No. Mi tam jakoś bardzo na Passacie nie zależy, ale jak byłaby B5, wow, i zrobiłbym tuning takiej B5 w Fordzie, ten odcinek miałby z milion wyświetleń. Kurde. Musimy zrobić sobie mocną furę. W klasie B powinno się inwestować tylko i wyłącznie w moc. A ja tutaj zrobiłem ten samochód tak, żeby miał dosyć dobrą przyczepność i fajnie się prowadził. A to nie ma co tutaj, nawet na 4 buty to ty musisz, chłopie, dużo mocy mieć, nie? No dobra, no, zobaczymy tym razem. Nie wystartowaliśmy z ostatniej pozycji, więc jest szansa na jakiś tam efekt końcowy tego wyścigu, w miarę korzystny. No, tutaj trzeba trochę o, shit. Dobra, udało się. Przyblokowałem tego z tyłu. I mnie nie dogonią chyba. Teraz on zrobił tak jak ja. Fuck. Trzecia pozycja będzie chyba, bo ja już tutaj na prostej nie dam rady. Nie no, jak ja będę robił teraz samochód do niższych klas, to tylko w moc będę inwestował. Bo to nie ma co. Na jakich opcjach graficznych gram? Teraz gram na automatycznych, one są tam miksem ultra z jakimiś wysokimi. Nie chcę się bawić tutaj w tam dostosowywanie osobiste, bo powiem wam, że ta gra wygląda tak pięknie na tych ustawieniach, że nie ma potrzeby tam sobie dostosowywać jeszcze jakoś dodatkowo. Musimy mieć te offroadowe buggy porobione, bo one są tam słabe samochody. Ale tu chodzi o klasę, żeby robić konkretną klasą dane mistrzostwa. Odkryj ukryte auta. Spokojnie, jak będzie tak co najmniej 3 ukryte auta, to wtedy będziemy ich szukać. Jedźmy coś zrobić z tym złomem w takim razie. Za dużo osób, tu powinno być 6 osób maksymalnie, żeby zrobić te driftowe rzeczy. Te wyzwania driftowe. To może później sobie je zrobimy, jak tam parę osób wyjdzie. To sobie zrobimy te mistrzostwa, no, takie wyzwania driftowe one się nazywają. Ciekawe jak to wygląda, jak gramy sobie w konwoju, w kooperacji. Może być bardzo fajne. To auto nie jest aż tak wolne, tylko przyspieszenia nie ma. No ja wam zaraz pokażę dlaczego nie ma przyspieszenia. Po prostu jest niezrobione dobrze. Ja chciałem, żeby ono było przyczepne. I zrobiłem je najpierw do klasy A. I zależało mi na tym, żeby też można było je troszeczkę przerobić. Dobra. Już wam pokazuję, o co tu chodzi. Czy można wgrać mody do Forza Horizon 4 i 3? Nie można wygrywać. Żeby grać na online nie można. Jakieś tam mody widziałem, ale to takie... No nie wiem, czy to mnie interesuje, żeby takie coś robić na obecną chwilę. No dobra, więc tak. Opony offroadowe są nam niepotrzebne. Nie no, najpierw zostawimy te opony, zobaczymy. Zobaczymy, czy... Tu mamy jakąś skrzynię biegów. Jak zainstalujemy zwykłą skrzynię biegów, to nam się strasznie klasa samochodu podnosi. What? Dziwne. Dobra, to zostawimy sobie. Hamulce są nam niepotrzebne, bo to jest i tak za wolny samochód. Zawieszenie dajmy sobie standardowe. To nam niewiele i tak da. Co jeszcze tu możemy zrobić? Napęd mamy na 4 koła standardowo, to jest spoko. Mamy już zainstalowaną jakąś turbinkę. Wywalmy sobie ją i spróbujmy zrobić. No właśnie, to są same te, ale to wtedy mamy klasę A od razu, a potrzebna nam jest klasa B tego samochodu. No ale dobra, teraz spróbujmy zwiększyć sobie moc. Także on nie był porobiony, miał tam tylko turbinę zainstalowaną i w zasadzie tyle. Możemy jeszcze spróbować na standardowych oponach. Ten samochód i tak jest... on jest i tak na tyle wolny, że powinniśmy ogarnąć na tych zwykłych oponach jego w miarę. Więc sobie to zostawimy. No i mamy tutaj jakieś części poinstalowane. Mamy mniej więcej tyle mocy, ile potrzeba. Mamy aktualnie 182 kW i 600 kilowagi. Powinno być dużo lepiej niż było przed chwilą z tą mocą. Sporo lepiej.
Zobaczcie, wcześniej mieliśmy 160 kW, a teraz mamy 182. No i co? Nawet, oj, mamy niższą wagę teraz, zobaczcie. Samochód waży 670 kg. Wcześniej ważył 735 kg, także zdecydowanie powinien być teraz szybszy i dalej jest w klasie B. Bardzo się cieszę. I teraz zobaczcie, praktycznie nie ma przyczepności, znaczy nie ma aż tak dobrej, ale mamy dużo lepsze przyspieszenie. Jeszcze sobie je zwiększymy, bo my wcale na offroadach nie potrzebujemy tam 220 jechać na godzinę. I teraz ten samochód będzie ładnie nam cisnął. Dajmy sobie jeszcze tutaj z przodu negatyw, kąt trzeba zmniejszyć trochę. W tej klasie jak się jedzie tam 250 na godzinę to jest dużo, ale na offroady my i tak nie potrzebujemy aż tak dużej prędkości. Zobaczymy jak sobie wszyscy poradzą teraz na tym wyścigu. Nie wiem właśnie, ale chyba wszyscy muszą mieć ten samochód co ja, albo ci co nie mają innego samochodu to biorą ten co ja. Bierzemy Bugiego jakiegoś do klasy B, jeśli ktoś ma to ma, ja nie mam więc sobie zrobiłem. Chyba będą mogli mojego wziąć też. I teraz tak, jeśli ktoś gra na Xboxie, teraz ma wersję Ultimate, to może też do mnie dobijać, bo ja gram aktualnie na PC, ale PC może się łączyć z konsolą, także to jest bardzo fajne. 300 km na godzinę dałoby radę. Nie no, to spokojnie, 300 km to myślę, że lekko w tym samochodzie. Jak już teraz w klasie B mamy 200 tak leciutko. Czemu, co? Tutaj mamy PVP, patrzcie. No to ciekawe. No dobra, spróbujmy. Powinni dać tryb policyjny. Ej, bez kitu Szczepan, nie? Fajne by było takie albo rozszerzenie, albo dodatkowy tryb, że bawimy się w policjantów i złodziei po całej mapie. Wow, to by było coś. Albo nie po całej mapie, tylko... Albo może po całej mapie, tylko... Na przykład trzech policjantów i jeden złodziej w jakimś tam fajnym samochodzie. Też może tak być. No dobra, zobaczymy co to będzie. I tu tylko gracze chyba. Nie ma botów? Chyba nie. Patrzcie jak leci teraz. I teraz to tak, bo on ma trochę tej mocy, nie? Nawet na tych gównianych oponach coś tam daje radę. Au! O, wyprzedzili mnie ładnie. Tylko widzę, że tam też był... Ktoś miał klasę D w ogóle tych samochodów. Więc niektórzy zostaną strasznie z tyłu. Ale mogli sobie wypożyczyć chyba furę z jakiejś klasy B, żeby się tam ścigać na poziomie. No i zobaczcie, teraz ciśnie ładnie, nie? Zupełnie inny samochód. To jest spory w ogóle konwój. Możemy sobie po całej mapie jeździć. Nie wiem, driftować czy coś. Po prostu w tym konwoju. Fajne to jest. Ciekawe jakbym sobie z botami poradził na tym tuningu. No z graczami idzie mi dobrze, ale z botami mogłoby być ciężko.
No, ciśnie tam za mną te bagi. Czuję jego oddech na plecach. No, trochę to nieładnie zrobiłem, ten zakręt. Mogłem bardziej przyhamować i bardziej na przyczepność. Ale nie mam opon, musiałbym mocno wyhamować, żeby to ogarnąć ładnie. Czy mam GTR-a Nissana R35? Jeszcze nie mam. No zobaczcie, niektórzy tu mieli w ogóle klasę D. Ja nie wiem czemu tak. Nie? Słabo trochę. Czy będę grał z Sylo w Forze? No pewnie, jak się tam umawiam z chłopakami, z Hogatym i z Sylo, żeby sobie razem grać. Kurde. Ten Volkswagen gówniany, co ja kupiłem. Możesz go przerobić, spróbować przerobić jeszcze to Wider, może nie jest taki zły. Ja też przed chwilą tego bagiego, żem przerobił, a wcześniej był taki do dupy całkiem. I lecimy, następny wyścig. To jest 2x3, czyli przedostatni i drugi. Ferrari na offroad. Oby dodali Passata Volkswagena. No fajnie by było, jakby dodali Passaciora, ale jak już to B5 FL. Podpinam się, ogarnij RS4 w kombi. Spoko, może ja chyba nawet kupiłem RS4. Ona mi się podoba. Z któregoś Need for Speed'a pomiłem tą RS4. Spróbuj, Dawider, jeszcze tego Golfa, Boże, Golfa, Volkswagena tego stuningować, może... O Boże, nie hamuje. Może będzie lepszy. Dziękuję za donatik. Pozdrowisz, pozdrawiam. Widziałem, że tam ktoś napisał, żebym pozdrowił, ale teraz na wyścigu ciężko się skupić na tym, żeby to przeczytać. Tuning Skyline'a zrobić. Kurde. I tutaj jest... są te Nissany Skyline'y. Można by porobić. Ciekawe, ile hajsu za te mistrzostwa wpadnie. W Fordzie jest ogólnie tak, że dostaje się punkty za czystą jazdę i za skille, więc w trójce na przykład było tak, że jak ktoś... przez cały wyścig driftował i bardzo dużo punktów nabił, no to mógł czasami nawet wygrać wyścig, tak było. Był też taki moment, kiedy doszły samochody z premią do driftowania, i ktoś naprawdę bardzo dużo punktów podczas wyścigu dostał. I jeszcze dostawał za to mnożnik jakiś tam 2 razy punktów. Nie można było go wtedy jakby rozwalić, nie? I to było takie trochę nie fair. Ale później już wprowadzili, że te samochody driftowe, jak miały boosta do punktów, to... Liczyło się to tylko w singlu, a na multiku wszystkie samochody były równe. Więc też fajnie, jakoś tą Fordzę cały czas gdzieś tam naprawiają, poprawiają, ulepszają. No w czwórce jedynie zagadkowe są dla mnie teraz te opcje online, które wydają się dziwne. I wydaje mi się, że nie działa to jeszcze jak należy, ale też trzeba brać poprawkę na to, że no nie zaznajomiłem się z tym wszystkim jeszcze dokładnie, więc... shit. Trochę żem przesadził tutaj. Z tym driftem. Shit. Ale żem teraz skopał. No i przegram przez to. A, zobaczcie, tak dobrze szło. Kurde, i trzeci. Chociaż może jeszcze.
Coś będzie, uwaga, uwaga. Nie udało się, zobaczcie jaka różnica. Ale dałem ciała na koniec, nie wierzę. Fajnie by było, jakby to bugi przerobić na prędkość i przyczepność. Albo prędkość, albo przyczepność. W ordzie nie ma i tego, chyba że masz samochód już taki naprawdę bardzo dobry. Ale nie podoba mi się to, że inni mają samochody z klasy D. Jest im dużo, dużo trudniej. Ale i tak ktoś się wybił, zobaczcie, ktoś dużo słabszym samochodem i potrafił wbić sobie na szóstą pozycję Dexi. Tak? I pokonał kogoś z klasy B, także szacun. I sztuka wyprzedzać na prostej, tylko na zakrętach. No w Fordzie na zakrętach najlepiej jest wyprzedzać, bo się możesz wpychać. Zwłaszcza jak grasz z botami. Tutaj fajny pojedynek. Co to za spychowisko, patrzcie. Okej, okay, skoro tak gramy, spoko. Dziękuję za donatik. RS6 z 10 roku. Mówicie, żeby kupić. Widzicie, nie mogę go teraz wyprzedzić, ale jest taka taktyka, żeby trzymać się zaraz za tym poprzedzającym graczem i wywierać na nim taką presję. A on się nie da wyprzedzić, bo się będzie spychał, jak go będę wyprzedzał na prostej. Ale spoko, garniemy. Zaraz popełni jakiś błąd, zobaczycie. Aj! Będzie ciężko podgonić. Widzicie, spychają się tam. Ten, co jest na początku, ma wolniejsze auto, a teraz go wyprzedził już tego. I się tam spychał trochę. Dziękuję za donatik, nie mogę spojrzeć, bo teraz jest krytyczny moment. O, nie mogę skręcać. Okej, okay. Bardzo duży promień skrętu, ale specjalnie taki ustawiłem, żeby nie był nadsterowny. Dziad jeden. No, ten z przodu ma trochę lagi przede mną. O, widzicie? Spycha. Nie ma spychania, też się umiem spychać. O nie! Widzicie, jakie spychowisko? Ale w Fordzie jak się gra, to przeważnie to ma bardzo mało osób spycha. Bardzo mało. Przeważnie właśnie grają fair. Zresztą jak ktoś się spycha, to przeważnie gdzieś tam ląduje w krzakach w pewnym momencie, więc... Ou! Tu jest też tak, że jak ktoś ma cięższe auto, no to będzie lepiej spychał. Ciekawe właśnie, jak się tym Unimogiem spycha na wyścigach.
Dawaj, 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 póki jest... O, właśnie, o to mi chodziło. Kurde, ja go pchałem, dlaczego? On przecież był na niewidoku. Jaki pojedynek w ogóle, nie? Udało się. Nie ma. Dobrze. Yeah, baby. Udało się. Znaczy nie jestem drugi, ale tego co się spycha udało się załatwić. Ręce spocone, kurde. Ale wiocha z tym spychaniem. Da się też z takimi poradzić, spokojnie. Unimog do driftu. Wyścig każdy na każdego, czy można jechać z randomami w sieci? Jasne, że tak. Jest coś takiego jak Team Adventure, czyli po prostu przygoda, gdzie sobie możesz wybrać tylko i wyłącznie wyścigi i wtedy się ścigasz, tak jak to było w poprzednich Forzach. Normalne.